Witajcie moi kochani, jest weekend, weekendowo, więc udało się zorganizować wyprawę na Fisi Fisi. Dobry motyw, kupiłem sobie strój przeciwdeszczowy na łódkę, no i w pracy, jak wiecie, kieruję tirem. Mówię, na rozładunku zobaczę, czy dobry kupiłem, czy dobry rozmiar. Słuchajcie, ubieram wszystko, no ale przyszedł chłop, wali w drzwi, że już koniec rozładunku, papiery mi przyjdzie. Ja otworzyłem, a ten wow, Fisherman! Także zapowiada się idealnie. Co ciekawe, łódeczka jest duża, płyniemy na pełne morze. Będzie głęboko, będzie dużo pracy. Wszystko jest opłacone. Wyszło 115 funtów za osobę. W tym mamy wędki, sprzęt. Tam dają przynętę, wszystko. My musimy wziąć coś do zjedzenia. A jak wiecie, tutaj pomysły mogą być całkiem zacne. Dowiedziałem się, że jest tam grill. Nie wiem jaki, elektryczny, gazowy, węglowy. Na łódce raczej ognia otwartego nie będzie. Stawiam na elektrykę. Ale nieważne jaki by nie był. Kawał blachy metalowej też będzie dobrze i coś na niej zrobimy. Ja se przypomniałem, że w lodówce mam kawałek świnaczka. A dokładnie... to z ostatniego wędzenia, jak u Piotra Zacnego byłem, co mu piec murowałem. Tak w ogóle to chyba się uda, żebym pojechał na rozpalenie tego pieca i popichcenie w nim coś też. Ale tu wziąłem sobie, jak widzicie, piękne żebereczka. Yeah! Ja to sobie zamroziłem. To jest środek świniaczka. Calutki. Schab. Żebra. Kawałek boczku. Ha. Niech to się rozmrozi. A wtedy ja w stroju leśnym, więc idę do lasu pomedytować, pomyśleć, zrelaksować się, złapać trochę energii, pomodlić się, pobyć z Panem. Taki mam czas, tak lubię. A jak się to odmrozi, zrobimy. Zobaczycie, co zrobię. Ja już chyba wiem. Na razie do lewo. I do lasu. Anglia jest tak pocięta autostradami, drogami, że naprawdę ciężko znaleźć cichy las, odgłosy lasu. Słyszycie? Ale są takie miejsca jak tu w miastach. Małych, dużych, gdzie na miastkę tego można złapać, zrelaksować się, podelektować się pięknem natury, które stworzył nasz Pan. Magia. A z mięska wytniemy tomahawki, a boczuś pokroimy na ładne kawałki, żeby go sobie zgrillować. Tomahawki będą trochę dłużej, ale schab, pamiętacie u szwagra grilla? Zawsze z kością będzie wilgotny i pyszny w środku. Także przyprawimy go,
zwakujemy, żeby ładnie on sobie przeszedł całymi przyprawami i na statku go otworzymy. Wrzucę relację prosto ze stateczku jutro, bo filmik ten ukaże się jutro. Jestem w lesie wiewiórkowym i tak sobie chciałem wam zażartować, jak po drugiej stronie byłem, że powiem wam o tym, ale żadnej wiewiórki nie widzę. Mówię, może jak ryby, raz są na zachodniej stronie jeziora, raz na wschodniej. No i okazuje się, że coś w tym jest, bo po drugiej stronie pokaż się, ślicznotko, hopa! Jest ich całkiem sporo. Może jeszcze gdzieś się namkla jakaś. Szybkie, hop! A, miałem cały dzień na przygotowanie tego, słuchajcie. I co? Jak zwykle czasu brakuje na wszystko. Ale nic, na spokojnie. Jeszcze starczy czasu, żeby... Może jakieś rękawiczki załóżmy do mięska. Znajomy zajechał, pod grzyby pojechaliśmy. 80 km w jedną stronę. Grzybów? Jeden. On znalazł jednego grzyba. Masakra, nie? No, nie przyżarło, można powiedzieć. Okej, okay. Zobaczymy, czy mam mój nóż. On niby do filetowania. Trochę za długi, ale damy radę. Kości. Ewentualnie ta soczek jest. Rękawiczki. Okidoki. No i właśnie. Normalnie mówię wam, najarany jestem. Jak szczerbaty na suchary. Na te rybki. Jak nie znacie. Rybki te rybki. Dobra, kochani. Jak mówiłem, wytniemy tutaj przy samych końcówkach żeber. To odetnę, potnę w paski, zapekluję, zrobię gotowe. Pieprz, sól, trochę wegety, czerwona papryka. Zapeklujemy, wakowarka już jest, zwakujemy i na łajbę. Zostało, o tej porze już będę na wodzie. O siódmej wypływamy, a jest za 5. Czyli 12 godzin mi zostało, jest ok. Jeszcze trzeba dojechać, pojechać. Już chyba w pracy zostanę. Ale to nic. Zajmijmy się tym pięknym kawałkiem mięsa. Dlatego zabiorę was tutaj, żebyście widzieli, co z tego będę robił. Peklujemy, pakujemy. Taka krótka wrzuta, zachęcająca do tego, żebyście zobaczyli następny odcinek, który, jak Bóg pozwoli, pokaże się za tydzień, jak zawsze. W niedzielę, dlatego zapraszam do subskrybowania kanału, kto jeszcze nie subskrybuje, by być na bieżąco, wcisnijcie dzwoneczek. Lecimy! Tu bym chciał, nie chciał, ale wjechać chociaż trochę dotąd, jakoś patrzyłem, no jest dobrze przy samych kościach. Okej, hop i tu. Hopa!
Jest? Jest. Jest boczuś? Jest. Wiecie? Ja zostawię to z kością i zostawię to ze skórą. Jak ktoś nie będzie chciał skóry, to sobie wyrzuci za burtę. A to będzie ok. Centymetr półtorej. Hop! Hop! O, taki jak się wrzuci. Za gruby może, co? Będzie za długo się robił? Nie, jest ok. Nie takie to proste. Będą dobre żebereczka. Też się zapekluje. Nie chcę noża tępić. Sztosik. Hop. Pięknie. Teraz to jest najważniejsze. Co jesz? Wątróbkę! Daj kawałek, sama kość! Ślizgam mi to trochę. Wiecie, to jest chyba zamrożone jeszcze w środku. Nie wierzę. O, tyle to odmrożałem. Nie, tu jest kość. O, skąd tam kość? Nie ma tam kości. Co ja gadam? O tą kostkę chodzi, widzicie? Jest! Jest! Dobrze, do brzegu. Dalej. Proste, nie? Hop, hop, hop. Dobrze, poszło. I pancer. Jep, jest. Naderwam. Dobrze. Ładnie to wygląda, nie? Fajny kawał mięcha. Następne już będą w ogóle nam łatwo szły. Z
Sami zobaczcie, petarda. Ale... Ops. To będzie się trzymać i to obgryzać, nie? Skórkę będzie można wyrzucić. Na razie niech trzyma to całe. Patrzcie, jak ładna. Ładnie, nie? Przerośnięte. Ładny świniaczek był. Myślę, że teraz trzeba przeciąć tu i tu, żeby sobie łap później nie poobcinać. Jo! Hop! No i kicha wyszła. Przecież musiało się coś wydarzyć. Wiecie co? Zrobimy dwa takie konkretne. Uhuhu! Pięknie! Ten byłby za mały. Tak z jednego gnacia, gnacilka. Ja go mogę wziąć. Tak umniejszyć, pomniejszyć. Taki będzie na próbkę, nie? Dla kucharza, który będzie stał przy grillu. Albo kucharki, słuchajcie. No, ale coś nie pykło. Ale to nic. Ale to nic. Najważniejsze jest raz. Dwa. Hops. Hops. Jest trzy. Boczunie są. Cztery. I pięć. Hopa, hopa, hop. Pyklujemy zaraz. I tutaj mam gotową swoją boczusie. I takie to machoły będą. Ładnie nacieramy. I powtarzamy tak z każdym. Słuchajcie, kto co lubi, nie? Ja jak zwykle dużo papryki. Tutaj dałem trochę ostrej, bo to będzie w sumie 12 godzin. Pieprzu. Trochę gorczycy. Ze sobą wezmę jakieś majo. Te żeberka. Nawet nie wiem, czy będę to wakował. Chyba zwakuję, bo inaczej to tak trochę, nawet jak coś, to jakby się okazało, że ten grill się nie nadaje, to zrobimy to później po powrocie sobie gdzieś na tym, na bazie. Ale to dobrze wymyśliłem, co? Ale to będzie smaczyć. To może się długo to robić, ale nie szkodzi. No jest moc, popatrzcie. Ja przemyślałem sprawę. Słuchajcie, ja to za 12 godzin wyjmuję. Ja się nie będę z tym bawił. Rysi bardzo. Po dwa. Pełna kulturka. Wrzucę na noc do lodówki, bo wyjadę o 4 rano, a mam... ładną lodóweczkę. Widzieliście na filmiku z Norwegii? Miałem styropianową. Tutaj wziąłem sobie taki kulerek.
miejsce na pyszyczki. No, kolki nie pijemy już, nie? To nic. Także w tym będzie bezpiecznie. To jest 45 litrów i bez pełnego ryb nie wracam. Nie, nie, nie. Będzie wędkowanie. Będzie dobrze. Fajna ekipa jedzie. Mam nadzieję, że nie będą się czaić przy nagrywaniu. Także troszeczkę pokażemy, jak to tam u nas będzie to wyglądało. W sumie pierwszy raz taką ekipą jadę, także będzie fajnie. Im więcej ludzi, tym lepiej. Tu jest gdzieś Giuseppe, tata mój, by powiedział nieudacznik, ale to ten kawałek, co odkroiłem. Słuchajcie, pakuję to, składam wszystko. Shipper napisał dzień wcześniej. Wczoraj napisał, potwierdził wypłynięcie. Bo byliśmy tydzień wcześniej, mieliśmy płynąć, ale nie wypaliło. Sztorm był jakiś, huragany. I niestety nie wypłynęliśmy. Dlatego dzięki koledze, który przebukował, znalazł inną łódkę. I udało się wszystko ładnie, pięknie zorganizować. No i płyniemy. Ha, ha. Będzie nas... Ej, miało być nas 10 osób, a teraz nas jest mniej. No to nic. Poradzimy sobie. W końcu same chłopy jadą, znaczy w sensie... No. No ale będą dwie kobitki. Chyba shipper z kobietą. Ja nie wiem, mi się już plącze. Zobaczymy. Małżonka jednego ze chłopaków jedzie, także fajnie. Nie będzie samych samców. Cała łajba. No, kochani moi, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. To jak to w filmiku wrzucę. Wrzucę na Face'a i na Instagrama jutro. Z tej wyprawy trochę rzeczy. Dzisiaj powinienem to sklecić, jak powstały tomahawki i boczusie. A wyprawa będzie później. Aha, mówiłem wam, że uda mi się do Zacnego pojechać z tym piecem. Przepalić, mówiłem, wspominałem. Okidoki. Lecimy. Ach, swojski soczek dostałem. Z Polski. Samych smacznych dni. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!